Dobry wieczór. 180 stopni, 180 filmików. E, 13 minut codziennie. E, temat cały czas taki sam. Dzisiaj e, porządkując swoje rzeczy z e, DD, e, a jest ich naprawdę sporo, znalazłem coś takiego. Tak, żeby się światło nie odbijało. To portret, który e, jeden z graczy, z którym grałem w drużynie w pierwszej kampanii, w którą grałem w życiu, e, zamówił jako prezent dla wszystkich e, taki, oto, e, taki oto obrazek. E, e, on grał tym takim Lizard Folkiem Rangerem, a tutaj widzicie krasnoluda w zbroi e, z wielką zębatką i, i z tą epicką brodą to można się domyśleć jak właśnie że tak właśnie wyglądał Boxcar carmerbine od którego wziąłem imię i nazwisko do nazwania tego kanału i właśnie o tym chciałem dzisiaj porozmawiać a konkretnie chciałem porozmawiać o tym czego również może dostarczać gra w RPG czyli jest wiele do tej pory mówiłem raczej o tym że, że do grania RPG w RPG różnego rodzaju może inspirować na przykład film, muzyka i inne, inne dzieła sztuki. Natomiast jest też w drugą stronę. To, że ludzie robią crafting, czyli robią jakieś dioramy, robią jakieś makiety, mapy, na których toczy się rozgrywka, to jest takie czysto praktyczne. Natomiast to jest już, to jest już jak najbardziej trzeba mieć jakieś zdolności artystyczne, żeby coś takiego narysować. Może w linku umieszczę link do profilu artystki, która to narysowała. Um, więc do czego może inspirować DD, do jakiej twórczości artystycznej? E, otóż ja sam bezpośrednio zetknąłem się z tym, że, e, że dwie z moich graczek zaczęły rysować swoje postacie i postacie z, ze swojej innych graczy ze swojej drużyny, co było bardzo fajne i bardzo mi było miło, że, że coś takiego mogłem mogłem spowodować w ogóle wymyślając taki świat. Natomiast najfajniejszą rzeczą, która nie przestaje mi się podobać i jest taka satysfakcjonująca dla mnie, to jest piosenka o mieście, które stworzyłem i na oczach graczy spaliłem zabijając ich ulubionego NPC. -a. I ta piosenka, Została nagrana i zagrana, jeżeli chodzi o taki koncert szkoły, która uczy, uczy grać na ukulele. I, no cóż, do tej pory jest mi bardzo miło, że. Że można coś takiego zrobić, i że mogłem się przyczynić do stworzenia po prostu sztuki, co dużo gadać. Ale to wcale nie jest tak wyjątkowe, jak można, jak można przypuszczać. Są całe komiksy, które są zrobione na podstawie faktycznych kampanii w DD, które miały miejsce. I normalnie zostały wydane, i można je kupić, i można przeczytać czyjąś kampanię w formie, w formie komiksu. Co jest bardzo fajne, tym bardziej, jeżeli ktoś właśnie ma dystans do tego, i ktoś ma sporo poczucia humoru, i jest tam przełamywanie czwartej ściany trochę, więc to są bardzo fajne rzeczy. A jeżeli chodzi o muzykę, to tego jest naprawdę sporo. Jest, I tak tutaj znowu się spotyka, właśnie zupełnie bez żadnego ustylenia. Tam to była szkoła gry na ukulele, gdzie jedna z moich graczek napisała piosenkę i zagrała na tym koncercie. A całą płytę grając, na, akompaniując sobie na ukulele, nagrała Amy Worpal, która jest taką kolejną celebrytką w świecie DD, czyli to jest osoba, która która występuje głównie w internecie prowadzi z DM-em i nagrała chyba moją ulubioną piosenkę w temacie D&D, w temacie czyli DM's Lament, czyli taka piosenka w która, która pokazuje, która trochę żali się na ciężki los Diem'a i, i pokazuje tak, takie standardowe rzeczy, które mogą się dziać, i które mogą nas, Diemów, wkurzać, albo co się dzieje, kiedy Diemowi puszczają nerwy. Co czasami się może zdarzyć, bo możemy mieć gorszy dzień, a sesję poprowadzić trzeba, i w tym momencie ten sam żart powtarzany dziesiąty raz, może już nie śmieszyć tak bardzo, i jako DM możemy zareagować mruknięciem najwyżej. Ale wracając do, do, do głównego tematu. To wiele świadczy o tym medium, jakim jest, jakim są gry RPG, że tak bardzo inspirują artystów, żeby tworzyć jakieś rzeczy. Oczywiście, oprócz tego, oprócz tworzenia dla siebie i tworzenia z, z potrzeby duszy, zrobił się cały rynek ludzi tworzących, tworzących sztukę, rysunki. Obrazy, czy to malowane cyfrowo, czy, e, e, czy realnie farbami, e, na potrzeby, właśnie cudzych kampanii. I są całe cenniki, i artyści bardzo szybko podchwycili, że jest to świetny pomysł na zarabianie pieniędzy. I w internecie, na specjalnych grupach, jest mnóstwo ogłoszeń artystów, i w, w, w drugą stronę mnóstwo ogłoszeń. Gracze, którzy szukają artysty do wykonania portretu swojej postaci, bo każdy chciałby mieć ładny rysunek swojej postaci. Nie wystarczy tylko, że opiszę komuś, komuś słownie, jak wygląda. Chcę mieć jakąś, jakiś obrazek, który jest fajną rzeczą, na przykład na pamiątkę. Zwłaszcza jeżeli gracz jest do postaci przywiązany, jeżeli spędził już z nią dużo czasu i jest to jakaś pamiątka. Tak jak dla mnie świetną pamiątką po fajnej kampanii morskiej było właśnie to. Tutaj mamy goblina z magiczną. Z magiczną strzelbą, niestety Goblin tego nie przeżył. Tak samo jak ten Jegomość. Znaczy, tak naprawdę zakończyło się kampania, zakończyła się TPK, czyli Total Party Kill. Czyli wszyscy zginęliśmy, bo ten oto Brodaty brodaty jegomość obraził Smoka, który nie wybacza takich rzeczy. Moja wina. No więc. Można zamówić takie rzeczy. Nie są to rzeczy tanie. Widziałem, e, widziałem cenę 70 euro za, za portret od góry do dołu. I to jest trochę pieniędzy, jednak. Natomiast, jeżeli jest to coś e, e, narysowane w takim stylu, jaki nam odpowiada, jeżeli, e, e, jeżeli artysta rysuje dokładnie to, czego chcemy i chcemy mieć taki fajny rysunek, to uważam, że można, e, można się wykosztować. Tym bardziej, jeżeli graliśmy postacią bardzo długo i to jest coś dla nas ważnego, a zwykle jest, bo jest to. Coś więcej niż, niż w grach wideo zaprojektowany awatar, w którym się zmienia skórki. Nie, trochę, trochę to inaczej jest. Trochę pod względem psychologicznym to jednak jest jakaś emanacja nas samych. I fajnie widzieć te emanacje nas samych w narysowaną. Jeszcze w fajnym stylu, takim jaki nam się podoba, czy też e, takim trochę kartunowatym, jak, e, jak jest tutaj, czy też może bardziej realistycznym, bardziej mrocznym. E, tych, e, um, tych, tych artystów, którzy się ogłaszają, jest naprawdę sporo i można e, wybrać coś, coś ciekawego dla siebie. E, oprócz tego, oczywiście. Kolejna dziedzina sztuki, która, która inspiruje się RPG, to są powieści. To są różne formy literackie, większe lub mniejsze, czy to opowiadania, czy to wręcz powieści. Są ludzie, którzy spisują praktycznie całe swoje. Całe swoje kampanie w formie powieści. Nie wiem, czy zdradzę teraz jakąś tajemnicę. Może zdradzę, że teraz jest w przygotowaniu, ale nie mojego autorstwa, jakiś taki spin-off, że tak powiem, który będzie opowiadał o dziejach jednej z postaci. Z drużyny i ten gracz pisze po prostu o swojej postaci, bo chce uzupełnić to, co było w, w kampanii. I to jest bardzo fajne, i cieszę się, że to inspiruje, i to, że. Ktoś, startując zupełnie od zera, zainspirował się tym tak bardzo i poczuł to tak bardzo, że, że również te moce kreatywne zostały zaprzęgnięte do tego, żeby stworzyć coś oryginalnego, stworzyć coś od początku, czy też przy pomocy rąk, czy też. Po prostu, jako własność intelektualna, jako po prostu sztuka. Jest mi bardzo miło, bo to jest chyba najwyższy, najwyższa oznaka uznania. Można powiedzieć, że kopiowanie jest najwyższą najwyższym, najwyższym oznaką uznania. Nie, według mnie najwyższą oznaką uznania jest to, że właśnie możemy kogoś zainspirować. Czyli że. Po pierwsze, zwraca uwagę na to, co zrobiliśmy, docenia, mówi to, ale po drugie, chce to kontynuować, rozwijać, podoba mu się to i, no i jest to jakąś wartością poza, poza samą grą. I nie żyje tylko na sesjach i koniec, tylko, tylko idzie dalej, żyje dalej. Dlatego, że wracając do, do sztuki i mówiąc wprost, według mnie dobrze zrobione RPG to jest dziedzina sztuki. Czy to za dużo powiedziane? No nie, dlatego, że definicje, o definicję sztuki spie, ludzie spierają się od wieków. Sztuka ludowa z. Z, wy... z wyrzeźbionym z kawałka drewna świątkiem, e, jest również sztuką. E, więc e, czy to jest sztuka, czyli coś, co łączy w sobie aktorstwo, pisanie e, i wiele innych sztuk, nawet wizualnych, e, czy to można uznać za sztukę? Według mnie tak, jest to jakiś występ, mimo tego, że jest to gra, to jest to coś więcej niż tylko gra, bo jeżeli chcemy mówić tylko o tylko ogrze, to, to jest wiele innych rzeczy, które są tylko grą, a nie są tak interdyscyplinarne jak erpegi. No nic, to tyle. Dziękuję. Do widzenia, do jutra.